To największy sekret czystej kanapy. Wszystkie plamy i zabrudzenia znikają z każdej sofy czy fotela od razu. Roztocza pleśnie i grzyby giną. Firmy produkujące kanapy i sprzedające specjalne środki czyszczące nie chcą, żebyś o tym wiedział. Do tego triku będziemy potrzebować dużej miski. Następnie dodajmy do niej dwie łyżki stołowe sody oczyszczonej. Ona będzie odpowiedzialna za usunięcie zarazków i bakterii. Następnie dodajemy jedną łyżkę pasty do zębów. Jeśli to możliwe, użyj białej. Kolejnym składnikiem jest płyn do płukania tkanin dodaj do miski dwie łyżki. Na sam koniec dolej wody. Wymieszaj wszystko dokładnie, aby składniki się połączyły. Zabierz czysty ręcznik lub szmatkę i ją zanurz w mieszance. Usuń nadmiar, wykręcając ją. Potrzebujemy, aby ręcznik był zwilżony, a nie przemoczony. Gdy już to zrobisz. Połóż szmatkę na kanapie w ten sposób, bez obaw. Połóż na jej środku żelazko. Owinię dokładnie tak, jak ja szmatką. Przeprasuj kanapę żelazkiem owiniętym w ręcznik. Nie będziesz musiał nic suszyć. Prasowanie mieszanki natychmiast ją wysuszy. Teraz twoja kanapa jest czysta, sucha, świeża i wolna od bakterii. Posyp sofę solą, a już nigdy więcej nie zapłacisz za jej czyszczenie. I sam nie będziesz musiał jej tak szybko czyścić ani prać. Do naczynia wlej około 150 ml dość ciepłej wody. Wsyp do niej jedną łyżkę zwykłej soli kuchennej. Dodaj łyżkę płynu do mycia naczyń. Dolej dwie łyżki octu spirytusowego. Na koniec wsyp jedną łyżkę sody oczyszczonej. Wymieszaj wszystkie składniki aż do ich całkowitego rozpuszczenia. Przelej miksturę do butelki ze spryskiwaczem. Sofa wydaje się być czysta. Nie widać na niej żadnych plam. To nie oznacza, że nie ma na niej brudu, kurzu, pyłków i roztoczy. Psikasz lub kaszlesz, kiedy na niej siedzisz, może czujesz na niej zapach domowych zwierząt, albo masz objawy alergii i katar? To właśnie znaczy, że sofa nie jest czysta. Z tą miksturą pozbędziesz się problemu. Jak to możliwe? Soda neutralizuje wszystkie brzydkie zapachy. Przede wszystkim jednak ma działanie antygrzybiczne. Likwiduje grzyby i ich zarodniki. Zabija też roztocza. Nie widzisz ich, ale są często na meblach, tapicerowanych i na dywanach. Użycie sody spowoduje, że znikną. Dodatkowo, sól jest środkiem dezynfekującym. Spryskaj kanapę i po chwili przetrzyj suchą ściereczką, to jak mycie na sucho. Delikatny spray wyczyści sofę prawie na sucho. Lepiej niż nie jeden środek do prania mebli tapicerowanych na mokro. Kiedy mają przejść goście, rozsypuje to po dywanie i jest jak nowy. To prosty i tani sposób na szybkie odświeżenie dywanu. Nie musisz oddawać go do czyszczenia, nie musisz też stosować szkodliwych dla zdrowia preparatów. Możesz domowym sposobem przywrócić mu blask i świeży zapach. I to nie wydając fortuny. Dywan zbiera kurz i brud, nawet częste odkurzanie nie wyczyści go skutecznie. Osadzające się w nim pyłki różnego pochodzenia sprawiają, że nie jest czysty. Staje się siedliskiem bakterii, zarazków, roztoczy i pleśni. Dlatego zaczyna też brzydko pachnieć. I wtedy właśnie możesz szybko go odświeżyć. Ten sposób sprawdzi się do każdego typu dywanu. Nawet do miękkiego dywanu z długim włosiem przy łóżku. Nieprzyjemny zapach stęchlizny i brudu zniknie. Każdy dywan, który chcesz odświeżyć szybko w domu, najpierw dokładnie odkurz. Następnie weź z kuchennej szafki produkt, który poradzi sobie z brzydkim zapachem, roztoczami, pleśnią, a nawet pluskwami. Możesz go używać jak często zechcesz. Wystarczy rozsypać go po dywanie. Dobrze, żeby był równo rozprowadzony, dlatego możesz użyć sitka. A następnie roznieść go po całym dywanie czystą miotłą lub szczotką. Tym produktem jest soda oczyszczona. Usunie nie tylko brzydki zapach i różne organizmy, które mogły się w nim zalęgnąć, ale i odświeży kolory oraz oczyści z drobnych zabrudzeń. Zostaw ją najlepiej na całą noc, a następnie odkurz. A ty jak czyścisz dywan? Wypiesz kanapę za pomocą zwykłej pokrywki od garnka. Tym domowym sposobem zmyjesz plamy i pozbędziesz się brzydkich zapachów. Do tej metody będziesz potrzebować ściereczkę z mikrofibry, pokrywkę od garnka i kapsułkę do prania. Napełnij miskę bardzo ciepłą wodą. Następnie weź kapsułkę do prania. Substancje w niej zawarte nie tylko pomagają zmyć plamy, ale też odświeżą zapach kanapy. Wrzuć ją do wody i poczekaj, aż się całkowicie rozpuści. Wymieszaj całość, żeby powstała myjąca piana. Weź czystą ściereczkę z mikrofibry i zamocz w miksturze. Dokładnie wyciśnij z niej nadmiar wody. Ważne, żeby ścierka była wilgotna i nie kapała z niej ciecz. Rozłóż ją na płasko i połóż na nią pokrywkę od garnka. Następnie złóż rogi do środka, tak żeby chwytając za uchwyt pokrywki móc trzymać również ściereczkę. Całość powinna być mocno napięta. Myj kanapę okrężnymi ruchami, dokładnie przesuwając po całej kanapie, oparciach i podłokietnikach. Kapsułka ma właściwości myjące, odtłuczające i odświeżające. Gdy ściereczka wyschnie, namocz ją drugi raz, odciśnij i powtórz czynność. Materiał kanapy pozostaw do wyschnięcia i gotowe. Kanapa będzie pachnieć i wyglądać jak nowa. W drzwiach piekarnika ukryty jest przycisk, który ułatwia sprzątanie. Większość osób nie ma o nim pojęcia. Wystarczy tylko pociągnąć go do góry, aby zdjąć blokadę. Powtarzamy czynność po drugiej stronie. Tak przygotowane drzwi będą możliwe do zdjęcia. Następnie należy je chwycić i lekko unieść. Zawiasy powinny same z nich wyjść. Na drzwiach piekarnika znajduje się ochronny plastik. Należy go podważyć, a następnie zdjąć. W ten sposób będzie można wymontować i umyć szyby. Nie wszyscy wiedzą, że ruszt i szyby również można wyjąć podczas mycia. Wystarczy zdecydowanym ruchem pociągnąć je w swoją stronę. Dzięki temu będzie można dokładnie umyć ścianki piekarnika. Jeśli nie lubisz szorować przypalonych resztek tłuszczu i jedzenia, użyj sody oczyszczonej. Ma ona genialne właściwości czyszczące i jest bezpieczna dla zdrowia. Za pomocą sitka posyp ją równomiernie po drzwiach i wnętrzu piekarnika. Gruba warstwa powinna przykryć całą powierzchnię. Następnie weź papierowy ręcznik. Rozłóż go w miejscach pokrytych sodą. Do butelki ze spryskiwaczem przelej szklankę octu. Zakręć dokładnie. Spryskaj nim obficie ręczniki. Powinny mocno nasiąknąć. Obie substancje wejdą w reakcję. Zaczną buzować pod ręcznikami i odrywać przypalone jedzenie. Pozostaw całość na 15 minut. Po tym czasie wystarczy zdjąć ręczniki i przetrzeć nimi piekarnik. Cały brud przyklei się do ich powierzchni, a ty nie będziesz musiał jej szorować. Poradzi sobie nawet z trudnymi plamami. Wymieszałam aceton z kawą i zadziwiłam każdego rezultatem. Ty też będziesz zaskoczony tym produktem. Jest inny od wszystkich, które do tej pory widziałeś i używałeś. Żeby ten trik zadziałał, do miseczki wsyp cztery łyżki kawy. Dolej około 100 ml wody i wymieszaj. Kolejnym składnikiem, który potrzebujesz do tego triku, jest aceton. Jest to produkt używany najczęściej do usuwania i rozpuszczania wielu substancji organicznych. Już dwie łyżki acetonu wystarczą, aby usunąć różne zabrudzenia, rozpuścić przypalone tłuszcze i usunąć bez problemu różne plamy. Ostatnim składnikiem mikstury jest płyn do mycia naczy. Użyj cztery łyżki i wszystko razem dobrze wymieszaj. Płyn do naczyń doskonale radzi sobie z różnymi zabrudzeniami w kuchni, ale w połączeniu z kawą i acetonem jest jeszcze skuteczniejszy. Kiedy wszystkie składniki się połączą, gotową miksturę przelej do butelki ze spryskiwaczem. Tak będziesz mógł najlepiej jej używać i korzystać z jej właściwości. Składniki tej mieszanki po połączeniu i zmieszaniu są od razu gotowe do użycia. Taka mała ilość już wystarczy, aby wyczyścić wiele garnków i patelni, lub jedną patelnię wiele razy. Daj znać, czy też używasz kawy do sprzątania w swoim domu. Ta mikstura pozwoli pozbyć się brudu i przypaleń z patelni, bez szorowania. Będziesz zaskoczony, jak szybko rozpuszcza warstwy tłuszczu w porównaniu do wielu innych do tego przeznaczonych produktów. Wystarczy tylko nanieść tę mieszankę na przypaloną patelnię, i pozwolić jej działać. Lekkie przypalenia znikną od razu. Tej mieszanki możesz też używać na różne inne, trudne do usunięcia zabrudzenia w kuchni na metalowych powierzchniach oraz do garnków aluminiowych. Pamiętaj tylko, nie czyść mieszanką z acetonem powierzchni plastikowych.